Przejdźmy do tematu głównego tego spotkania, czyli zastanówmy się, czy są jakieś grunty, których nie, wał, nie warto kupować bez względu na ich cenę. Jeśli takie są, to po czym je rozpoznać? Słuchajcie, do niedawna ja uważałem, że gruntami, których w ogóle nie warto kupować, są na przykład grunty, które są zalesione. No bo moim zawsze głównym celem było to, że kupuję grunt. Staram się podzielić go na mniejsze fragmenty, co zwiększa mi wartość tego gruntu. Czyli te mniejsze, nowo powstałe działki mają ostatecznie zostać wykorzystane pod zabudowę albo pod rekreację, albo pod zabudowę mieszkaniową. To oznacza, że większość gruntów, które mnie interesują, to są grunty, które jakoś tam w jakiejś perspektywie da się w jakikolwiek sposób zabudować chociażby domkiem na zgłoszenie, ale jednak. No i wyobraźcie sobie, że w przypadku gruntów leśnych niestety nie jest tak prosto, dlatego że grunty te są pod specjalną ochroną. Czyli zabudowa gruntu leśnego jest wyjątkowo trudna. Jest ona możliwa, ale jest ona bardzo, bardzo trudna. W związku z powyższym najczęściej się to nie udaje, a ja nawet jak się udaje, to bardzo często też się to nie opłaca. Więc ja przez długi okres czasu uważałem, że grunty takie jak grunty leśne należy po prostu omijać szerokim łukiem. No i niespodzianka. Okazuje się, że mieliśmy do czynienia z dosyć ciekawym zbiegiem okoliczności. Robiliśmy do spółki z Mietkiem fajne szkolenie. Podczas tego szkolenia udało się mi poznać osobę, która inwestuje właśnie w grunty zalesione. Jaki jest pomysł na taką inwestycję? Otóż, jeśli uda się ten grunt kupić odpowiednio tanio. No to to co na nim rośnie przecież ma swoją wartość. To drewno ma swoją wartość. Jeśli uda się to drewno sprzedać, no to przy korzystnych wiatrach może wyjść nawet tak, że działka wyjdzie nam gratis. I teraz kolejny element układanki. Okazuje się, że pandemia, pandemia wirusa COVID spowodowała, że my Zaczęliśmy kupować więcej rzeczy przez internet. Skoro kupujemy więcej rzeczy przez internet, no to wiadomo, że więcej rzeczy musi być transportowanych. Z transportem wiążą się nie tylko ciężarówki, ale z transportem wiążą się też palety, na których niejednokrotnie ten towar jeździ. Z tym te, te palety oczywiście powstają z drewna. Dodatkowo również boom w budownictwie, czyli duża potrzeba drewna budowlanego. No, i te wszystkie rzeczy, gdy sumujemy, spowodowały, że cena drewna rzeczywiście wzrosła. Słuchajcie, okazuje się, że teraz zdecydowanie warto już kupić taką działkę, nawet zalesioną, jeśli tylko rosnące tam drzewa przedstawiają rozsądną wartość. No i podpowiem Wam, że jeden z moich kolegów, który właśnie produkuje palety, już teraz kupił sobie taką działkę, bo jemu się to bardzo naprawdę bardzo płaca. Także mi się wydawało kiedyś, że kupowanie takich gruntów nie ma większego sensu. A tutaj niespodzianka. Co jeszcze? Yy, można by pomyśleć, że skoro ja chcę te grunty zabudowywać, no, to na pewno są jakieś grunty, których nie da się zabudować i one nie będą raczej mieć dobrej wartości. Wśród takich gruntów mogą być grunty, które są położone gdzieś wśród pól, z dala od cywilizacji, ale też mogą to być grunty, dla których jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan ten przeznacza te grunty właśnie pod użytkowanie rolnicze. Jeśli tak jest, no to oznacza, że jedyne co ja tam mogę robić, no to użytkować ten grunt rolniczy, koniec. Jest plan, plan jest aktem, plan miejscowy jest prawem lokalnym, więc nie wolno mi ponad to prawo wychodzić. No i też dużo osób podchodziło do tego na tej zasadzie, jak ja czyli jeśli kupić działkę, to już podzielić, sprzedać drożej. Natomiast obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, Powoduje, że również taki grunt dla dużej części osób może być całkiem ciekawą inwestycją. Jest to dosyć dobra inwestycja dla tych, którzy są bardzo ostrożnymi inwestorami i na przykład rozważali zakup obligacji skarbu państwa. Zobaczcie, obligacje skarbu państwa mają naprawdę niskie oprocentowanie, a jeśli zamiast tych obligacji kupimy sobie nawet taki grunt rolny, Pomijam, już w ogóle nie dzielimy, tylko kupujemy grunt rolny, to jego wartość również wzrośnie w czasie i grunt ten w chwili obecnej obroni nas o wiele lepiej przed inflacją niż właśnie te obligacje skarbowe. Dlaczego w ogóle ceny gruntów rolnych mają rosnąć? Z kilku dosyć istotnych przyczyn. Po pierwsze, jeśli Wiemy, że gruntów jest ograniczona ilość, no, gruntów się nie produkuje, nikt się nie pomnaża, to oznacza, że tylko pewien konkretny obszar może być wykorzystany na cele rolnicze. Owszem, są teraz projekty, że nawet na pustyniach sobie tam siejemy zboże, ale no nie jest to do końca uzasadnione ekonomicznie, skoro my tutaj możemy sobie nasze pola w naszych warunkach obsiać bez konieczności stosowania takich zaawansowanych metod. Więc Skoro wiemy, że gruntów nie przybywa, no to wiemy też, że w czasie ich wartość będzie po prostu rosnąć. Kolejną rzeczą jest to, że rosną ceny płodów rolnych. Już teraz na giełdach ceny zbóż biją kolejne rekordy. Również no, każdy, kto robi zakupy w sklepie spożywczym, wie, że wszystkie rzeczy, które rosną u nas na polach, są coraz droższe. To może oznaczać, że oczywiście, jeśli będzie taka zależność że jeśli jakieś produkty rolne kosztują drożej, to w teorii również i rolnicy, którzy są tymi producentami, powinni zarabiać więcej. Jeśli oni zarabiają więcej, no to również stać ich na to, żeby zapłacić trochę więcej kasy za hektar ziemi. Co jeszcze? Również nie bez znaczenia jest tutaj rozwój takich gałęzi biznesu rolniczego, jak chociażby odpowiednie nawozy. One są coraz lepsze, coraz skuteczniejsze. Mamy lepsze środki również ochrony roślin, co, powodują, co powoduje, że plony są bezpieczniejsze, lepsze, bardziej wydajne, bardziej obfite. Więc znów więcej kasy w kieszeni rolnika, czyli większa możliwość, żeby. Kupować grunty, czyli automatycznie wyższa cena tych gruntów. Co jeszcze? Kolejną rzeczą jest profesjonalizowanie się gospodarstw rolnych. Jak popatrzymy sobie historycznie, to kiedyś gospodarstwa rolne miały po kilka hektarów, więc na kilku hektarach ktoś mógł sobie spokojnie prowadzić swoje gospodarstwo, mieć jakieś podstawowe zwierzęta, coś tam zasiać, coś tam wyhodować, i jakoś to było. Natomiast teraz coraz częściej mamy do czynienia z większymi gospodarstwami oraz z gospodarstwami wyspecjalizowanymi. Czyli mamy do czynienia z gospodarstwami po kilkanaście hektarów, ale są też już gospodarstwa po kilkadziesiąt tysięcy hektarów w naszym kraju. No i to powoduje, że człowiek, który. To efekt skali. Jeśli ja gospodaruję na trzech hektarach, to mam jakiś tam dochód z tych trzech hektarów, ale jeśli gospodaruję na Kilkudziesięciu hektarach, to mam dochód z kilkudziesięciu hektarów. Więc nawet jeśli sumarycznie z każdego hektara nie jest to dobry pieniądz, to już z kilkudziesięciu hektarów całkiem niezły wynik można sobie yy zgromadzić, co oznacza, że w perspektywie może być mnie coraz lepiej stać, żeby powiększać powierzchnię mojego gospodarstwa. Właśnie to powiększanie powierzchni gospodarstw rolnych i zwiększanie ich efektywności, skuteczności prowadzonych przez te gospodarstwa działań, to wynik m.in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ale też wielu innych przepisach, które wchodziły do naszego kraju od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Słuchajcie, czy jeszcze są jakieś grunty, które można byłoby nazwać nieużytecznymi dla nas? Słowo klucz, nieużyteczne, czyli nieużytki. Można byłoby założyć, że jeśli coś jest nieużytkiem, no to nam się nie przyda, rolnikowi się nie przyda. Po co to w ogóle komu? Mi się przyda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja większość swoich działań prowadzę w formie spółki ZO. Prowadzę spółkę ZO, dlatego, że nie chcę płacić ZUS-u. Skoro nie chcę płacić ZUS-u, no to przydałoby mi się jakieś ubezpieczenie. Jak znaleźć inne tanie ubezpieczenie, skoro nie chcę płacić ZUS-u? Odpowiedzią jest krus. Jeśli jakiś grunt jest nieużytkiem, ale ma odpowiednią ilość hektarów przeliczeniowych, to może on pozwolić mi, żeby starać się o zgłoszenie do ZUS czy do krusu, czyli może on pozwolić mi na o wiele tańsze ubezpieczenie niż gdybym chciał się ubezpieczać w ZUS-ie. Słuchajcie, z tego wychodzi nam, że tak naprawdę yy, ciężko jest mówić o gruntach, które są, yy, jakby to powiedzieć, które nie mają dobrej przydatności inwestycyjnej. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, ilu my będziemy mieć klientów. Jeśli wybierzemy dobrze grunt, który nas interesuje, no to jeśli wybierzemy popularne grunty budowlane, to będziemy mieć po prostu więcej klientów i dlatego więcej osób decyduje się na grunty budowlane. Jeśli będziemy mieć do czynienia z jakimś wyjątkowo trudnym gruntem, to będziemy mieć mniej klientów, ale jeśli uda nam się odpowiednio tanio taki grunt nabyć, to nadal jesteśmy w stanie zarobić całkiem niezłe pieniądze. No i oczywiście do tego was namawiam. Również. Kolejną taką częścią gruntów, które mogłyby, mogłyby być trudne, to są grunty, które mają skomplikowany stan prawny. Tutaj jakaś linia wysokiego napięcia, czy w ogóle linia energetyczna, tutaj jakiś gazociąg, tutaj nierozwikłana sprawa spadkowa, albo problem z drogą dojazdową. Problem. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest problem, prędzej czy później udaje się znaleźć rozwiązanie. Wiele takich gruntów udawało nam się skutecznie odblokowywać i wprowadzać na rynek. A jeśli, tak jak powiedziałem, uda się je tanio okupić, no to nawet jeśli tanio sprzedamy, to i tak z odpowiednim zyskiem.